Witam serdecznie, jestem oczywiście Crocs i dzisiaj bez kalendarza, ale oczywiście skinek do wygrania będzie. Jak chcesz wygrać skin, to oczywiście sub, dzwonek, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście napisz na dole i co, dołącz na Discorda, bo to sprawdzę. No i oczywiście użyj kod Crocsi na CSGO skinie, jako są pełnoletnim jesteś, to klikasz sobie magiczny plusik, bądź logujesz się z linku zepsu i klikasz oczywiście i wpisujesz kod Crocsi przez Vex. Daje ci on skrzynkę na stare za free i 10% więcej do każdej wpłaty, więc polecam serdecznie oczywiście skorzystać. Jako są pełnoletnie jesteś. Generalnie są jeszcze tutaj te skrzynki limitowane. Są one jeszcze tutaj przez jeden dzień i 7 godzin, więc coś na pewno otworzymy, ale widzę tutaj skrzynkę wiosenną, która kurczę, no nie wydaje mi się, żeby było pokazane na stronie głównej CSGO Skinsa, że jest to jakaś nowa skrzynka, ale no kurczę, wydaje mi się, że tej skrzynki na stronie nie było, więc no nie wiem, jak się mylę, to dajcie znać oczywiście w komentarzu, ale coś mi się właśnie wydaje, że tej skrzynki nie było, więc no szczerze naprawdę nie wiem, co mam myśleć. No ale dobra, lecimy z tą skrzynką z parę razy, sobie spróbujmy. No naprawdę, nie przypominam sobie, że skrzynka wiosenna była na CSGO skinie. Może tutaj, wiesz, tak została ona troszkę przemycona. Kurczę, no, na dworku już ładnie, co? Ładnie, słoneczko grzeje. Kurczę, no tylko nic, tylko kurczę, wychodzić, tak? Nie ma co siedzieć w domu, jak taka ładna pogoda jest, nie? Ale odcinek od wuja sobie obejść, tak? To wiesz, no to trzeba obejrzeć, tak? Dobra, zobaczmy, 33 zł, troszkę z formy wyszedłem, bo kurczę, no zrobiłem sobie taką, no, tyci przerwę, tak, z tygodniową od tych filmów. Na święta wyjechałem sobie i wiesz, była chillera, nie? I trochę z formy wyszedłem, no nie będę tutaj mówił, że nie. Taki troszkę zastępczy, że tak powiem. Znaczy, no może nie odcinek zastępczy, ale zastępczy może setup tutaj, że tak powiem, stanowisko i tak dalej, więc spokojnie, to tylko przez chwilkę, tak? To tylko przez chwilkę w tym tygodniu, znaczy w tym tygodniu, już się tydzień kończy, tak? Ale w nowym tygodniu albo, no nie, zobaczymy kiedy wrócę, ale. Ale wuja wróci spokojnie. Zobaczmy tutaj tą skrzynkę z tymi Huntsmanami. No dawno jej nie otwierałem, dawno w ogóle nie otwierałem skrzynczek sobie na CSGO skinie, więc na pewno będzie to dość sympatyczne dla mnie zjawisko, jeśli oczywiście uda nam się tą bitwę wygrać. 2% na tego Huntsmana, no więc wypadałoby tutaj, no, no to zdałabyś, tak? Tutaj Emily wydropiła. Okej, okay, no ma dwa te Huntsmany, ma dwa Bowie Knife'y. No ale ja mam jednego właśnie, Marulfejda. Czyli no jest naprawdę, póki co, sympatyczny profit, tak? Byleby tutaj bot nie dostał czegoś jeszcze i będzie naprawdę sympatycznie. No, czekaj, ile to by było? No, z 3000 prawie, z 3000 z takiej bitwy, za 650 zł, no ja bym to brał w ciemno, naprawdę. Zobaczmy, no ja bardzo lubię te skrzynki, więc mówię, no nie, no muszę zakręcić sobie skrzynką tą dla widza, zanim one znikną, tak? I ja też muszę sobie zakręcić, tak? O, widzę, że jedna rzecz w końcu się pojawiła na CSGO skincie po wygranej bitwie. Już nie muszę iść do ekwipunku, żeby sprzedać skiny. Okej, okay, bardzo mi się ta zmiana podoba. Rzućmy może z 2% na tą hydrę. No tak z troszkę, tak z 8 skrzynek. No jako iż tam udało się wygrać trochę, to takie 3000 będzie troszkę mniej boleć teraz, jeżeli to stracimy. Ale chciałbym zaryzykować, żeby no ciut więcej tutaj mieć. I taką hydrę trafić, kurczę, jak trafi taką hydrę, stary, no to byłoby mi naprawdę bardzo miło, bo to jest, no tak, co najmniej 6-7 tysięcy do mojego ekwipunku, więc zrobiłoby to na pewno na mnie wrażenie, no ale póki co, no to naklejka 360 noskop, no takiego wrażenia nie robi, no nie będę mówił, że nie. Zobaczmy dalej, zostały jeszcze 4 skrzynki, 4 szanse tak naprawdę na trafienie tej desert hydry, na którą jest w tej skrzyni 2%. Zobaczmy, jest to do zrobienia, tak? Może dostaniemy tę hydrę w najmniej oczekiwanym momencie? Nie wiem, stary. Zobaczymy. Dwie ostatnie skrzynki. No tutaj niestety nic. No i co, może w ostatniej? Tutaj nie żebym podpuszczał. Ale ostatnia skrzynka! No ostatnia skrzynka, stary! Nie jest to awupa, tak? No ale trzeba się umówić, że 4700 zł z tej skrzynki. Okej, okay, można brać, można brać. Wydaliśmy na 8 skrzynek 4000, znaczy 3000, więc no te skrzynki 2% też są tutaj bardzo sympatyczne. Ale widzę, że pojawiła się w końcu opcja, żeby sprzedać wszystkie skiny w końcu po wygranej bitwie, więc dziękuję CSGO Skins, że zostało to wprowadzone. 7200, no nie udało nam się tej hydry zdobyć, no ale ja bym zrobił podejście numer 1 chyba, co?
jeszcze raz spróbował wrzucić 8 skrzynek z właśnie tą AWP-ą. 4200 nam zostanie, więc tragedii nie ma. Bota wrzucamy, tym razem wylosował się Alex, więc zobaczmy. 8 skrzynek, 8 szans, no jest good knife już w pierwszej, tutaj z szyni. 724 zł. Lecimy dalej. No dalej, nie ma niestety nic. 6 skrzynek przed nami, otwarcie kolejne. Kurczę, no ile ja bym dał, żeby zobaczyć tą AWP? No skrzynki się kończą, no to bardzo bym chciał to zdobyć, tak? No tutaj ta AWP teraz przeleciała. No jakby Alex ją zdobył, to no chyba bym się nie cieszył. Coś mi się tak wydaje. 3 skrzynki przed nami jeszcze. 3 szanse, 3 razy 2, no to łatwo policzyć. W teorii 6%, no teraz już tylko 4% na tą AWP, no ale dwie osoby są, to 8, tak? No, no już niestety troszkę ta matematyka poszła w łeb, więc zobaczmy, czy w ostatniej będzie niespodzianka jak w tamtej. No niestety nie. 4200 zł. Ale, aha, no tak, no bo Good Knife'a wylosowałem. No dobra, no to coś tu jeszcze odratowało, tak? No ale no ja bym tutaj jeszcze spróbował, no. Spróbowałbym tą skrzynkę tak kąśliwie, wiesz. No musi w końcu chyba dać, nie? Coś mi się tak wydaje. Dajemy bota. Michael tym razem. Więc trzy bitwy z różnymi botami. Tutaj o AWP, Desert, Hydra. Pierwsze otwarcie, niestety puste. Zobaczmy, jak będzie dalej. No niby dostaliśmy tego karambita, tak? No nie mogę narzekać cały czas też. No ale no... Ja sobie postawiłem za cel, żeby tutaj tą AWP zdobyć, tak? No ja tu nie przyszedłem po karambity, po Good Knife'y. Ja tu przyszedłem po tą najwyższą pulę, czyli AWP, Desert, Hydra, na której póki co jeszcze nie udało mi się zdobyć. 4 skrzynki przed nami. Zobaczmy, czy będzie tutaj Game Changer. Na pewno nie w tej skrzyni. Leci otwarcie kolejne. No rzuć jedną taką hydrę dla wuja, no proszę, no. No nie bądź już taka, to skrzyneczko, proszę. Zobaczmy, dwie ostatnie skrzynki. Jest Huntsman, no jest Huntsman, no jest to połowa z tej bitwy. Czy ostatnie otwarcie coś zmieni? No nic nie zmieni, no kurczę, no. No jak żyć? Jak żyć, stary, no? Jak żyć? Zostało nam tyle, ile mieliśmy na początku. Czyli... Kurczę, no możemy w teorii zrobić jeszcze raz taką bitwę. I możemy wtedy, nie możemy wtedy jednej takiej dorzucić. Dobra, to zróbmy coś takiego po prostu na 9 skrzynek. 9 skrzynek, albo zróbmy tak, weźmy minus 2, wrzućmy jedną taką, albo moglibyśmy coś takiego zrobić w sumie. No to też by było niegłupie. 6 skrzyn takich i 2 takie. Dobra, wrzucamy coś takiego. Jeżeli ta bitwa się nie powiedzie, no to będzie mi naprawdę bardzo przykro. W sensie, no, wygrałem chyba przeważnie, tak naprawdę bitwa jaka była do wygrania, to chyba każdą wygrałem, nie? Tak mi się wydaje. Chyba nie przegrałem żadnej bitwy, jeśli chodzi o te skrzynki, no ale... No nie ma tej AWP-y, tak? Jestem niepocieszony. Jestem bardzo niepocieszony, że... został mi tak naprawdę budżet na tą właśnie ostatnią bitwę. Jeżeli te 5 skrzynek, które są przed nami teraz, nie oddadzą mi Desert Hydry, no to będzie mi naprawdę przykło i pójdę się popłakać. Naprawdę. Tak będzie. Huntsman tym razem dla Alexa. No w końcu coś nie dla mnie, tak? No ale zobaczmy. No ja tu jednak bym chciał tę bitwę wygrać. Dwie ostatnie skrzynki, czyli te 3%, 4-3% chyba. No tu nie ma nic. No i ostatnie otwarcie. Czy będzie tutaj Game Changer? Ostatnia skrzynia z AWP Desert Hydron. No i niestety nie ma nic. No co za tym idzie, bitwa niestety została przegrana. No to dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Nie będę przedłużał, tylko sobie zakręcę jeszcze jedną tę skrzynką na koniec. Jak oczywiście skina wygrać, no to wiesz co zrobić. Ja się z wami żegnam i widzimy się już jutro. Siemano.